Jeszcze w tym roku ma powstać kolejny tczewski mural, ale tym razem w wersji 3D. O tym, gdzie powstanie trójwymiarowa grafika, zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie w internecie. Cztery tczewskie murale na szczytach bloków widzianych od strony ulicy Wojska Polskiego to powód do dumy dla mieszkańców naszego miasta. Przypomnijmy, że pomysł inicjatywy społecznej Zieleń dla Tczewian spodobał się władzom miasta, które kontynuują estetyzację poprzez zapełnianie przestrzeni kolejnymi malunkami. Przy okazji organizowane są konkursy plastyczne na projekty murali oraz plebiscyty. To tczewianie, głosując w internecie, decydowali, jaki mural znalazł się na jednym z budynków. Teraz mają zdecydować o miejscu malunku. Mają do wyboru jedną z trzech lokalizacji. Po obejrzeniu, powiedzmy, paru takich przykładów murali 3D w Polsce. Trójwymiarowych, które robią efekt taki przestrzenny. Stwierdziłem, że pora właśnie, żeby ten piąty też był 3D. Wystąpiłem do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie propozycji. Pojawiło się kilkanaście tych propozycji, łącznie ze zdjęciami elewacji. Myśmy się zwrócili do właścicieli, zarządców tych nieruchomości o to, żeby wyrazili zgodę. Część niestety odmówiła, argumentując to albo planami inwestycyjnymi, chcą odbudować elewację, albo tym, że no niestety jest tam jakaś reklama, na której zarabiają i w związku z tym nie chcą tracić tych pieniędzy. Do finału, tak można powiedzieć sportowo, dotarły trzy lokalizacje i one w tej chwili są przedmiotem głosowania. Każdy zainteresowany może wejść na stronę internetową i oddać swój głos. Ale tylko raz. Ale tylko raz, tak. Zabezpieczyliśmy się, że z jednego numeru IP komputera będzie można tylko raz głosować. Do wyboru jest elewacja bloku przy ulicy Armii Krajowej 61 na Suchostrzygach lub szczyt budynku przy wejściu na dworzec PKP przy ulicy Pomorskiej 8 lub obiekt znajdujący się na Starówce blisko Zespołu Szkół Katolickich, budynek Chopina 26. Głosować można do 25 czerwca na stronie mural.tczew.pl/3d. Dopiero jakby po wybraniu elewacji wystąpimy do firm, które się tym zajmują, z prośbą o nadsyłanie propozycji, jak daną elewację można byłoby przemalować, uwzględniając też otoczenie. Każda z nich ma jakby inne sąsiedztwo. Tutaj mamy kolej, gdzieś tam mamy Stare Miasto, Suchostrzygi, więc to są zupełnie inne lokalizacje. Myślę, że może z tego wyjść coś naprawdę fajnego dla miasta Tczewa. Harmonogram całej tej akcji zakłada, że ten mural powstanie jeszcze w tym roku? Jeszcze w tym roku, ponieważ mamy środki w budżecie na wymalowanie tego murala. Mam nadzieję, że ten mural na jesień będzie udostępniony dla mieszkańców Tczewa.